Podobno zwiedzanie młyna w Siedlimowicach jest jak podróż w czasie. O historii tego miejsca i aktualnym przeznaczeniu opowiedzą obecni właściciele Witold i Iwona Markiewicz. Od kiedy młyn jest w Państwa posiadaniu? Młyn jest w naszym posiadaniu od 5 lat. Przejęliśmy go na własność od gminnej spółdzielni, gdzie kiedyś prowadził to mój ojciec i tak prowadzimy to po prostu do dzisiaj. A jaka jest historia tego młynu? Prowadził go ojciec praktycznie od młodych lat dopóki żeśmy my nie objęli. I kiedyś go miał von Korn, który był właścicielem tego młyna z zamku, gdzie do dzisiaj istnieje i produkuje mąkę tą, co kiedyś 150 lat temu albo jeszcze dłużej produkował. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1723 roku. Dostaliśmy od panów konserwatorów. No i to były takie właśnie pierwsze wzmianki, które pokazują, że młyn już istniał. Zachował się oryginalny dokument. Tak, jest to dokument za czasów von Korna z 1938 roku. Są to zapiski pracowników wpłat i wypłat, w którym czasie, gdzie, kto, jak zarabiał i w których godzinach, ile zarobił, takie miał wynagrodzenia. I tu wszystko właśnie było zapisywane do tego kajetu, gdzie potem było na koniec miesiąca rozliczane. Mamy oryginalne łopatki po niemieckie do dzisiejszego dnia, którymi pracujemy. I tutaj widzimy mąkę. Mąka nasza nie jest bardzo biała, po prostu nasza mąka jest bez polepszaczy, bez ulepszaczy, nie dodajemy żadnych. No i nasza mąka jest kremowa. Nasza mąka jest kremowa i taka gruba. Mamy mąki typy, my produkujemy 750, 650 i 550. Znajdujemy się na parterze, gdzie są mlewniki, które mielą pszenicę na mąkę. Jest pierwszy śród, drugi śród i trzeci śród. I z tego jest odsiewany na poszczególnych sitach na kaszkę pierwszą, drugą i trzecią, gdzie są mielone na mąkę różnych gatunków. A z którego roku pochodzą te maszyny? Około 1840-1860 rok. Wciąż prosperują. Wciąż prosperują i miejmy nadzieję, że będą jeszcze raz tyle prosperować. Niedawno młyn został wpisany do rejestru zabytków. 15 maja zostaliśmy wpisani do rejestru zabytków, z czego się bardzo cieszymy, jesteśmy zadowoleni. My jako młyn Siedlimowice jesteśmy jedynym młynem na Dolnym Śląsku, który pracuje na tak starych urządzeniach i maszynach. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Jest to pomieszczenie pakownia, gdzie jest mąka i otręby przygotowywane do ważenia i pakowana do worków, gdzie jest wysyłana poszczególnie dla klientów, do piekarni i różnych firm. Czy to jest najważniejsze miejsce w młynie? Tak, my zawsze mówimy z mężem, że to jest serce młyna, tutaj właśnie jest produkcja mąki. Jeżeli młyn pracuje ślimakami tutaj górnymi, wydobywa się taki pyłek i to jest pyłek mączny i tutaj się właśnie tak, jak widzicie Państwo, tutaj się już zgromadza mąka. Na tym piętrze odbywa się przesiewanie na odsiewaczach różnych gatunków mąki, różnych gatunków kasz, gdzie dalej są przygotowywane do dalszej produkcji na mąkę. Aktualnie można zwiedzić ten młyn. Tak, można po prostu odwiedzić młyn, zwiedzić w każdej chwili od poniedziałku do piątku, a najlepiej umówić się telefonicznie. Jakie są Państwa plany na przyszłość? Plany na przyszłość to jest dalej produkcja mąki i otrąb i także sprzedaż, a oprócz tego jeszcze chcemy udostępnić młyn dla zwiedzających, a w przyszłości nawet uruchomić warsztaty dla dzieci. Na czym one będą polegały? Chciałabym pokazać, jako mamy tutaj swoją mąkę, produkcję makaronu swojskiego. Ja do dzisiejszego dnia robię swojskie makarony, nie kupuję. Także chciałabym udostępnić i pokazać dzieciom, że naprawdę można zrobić i warto.